Cześć, witam was bardzo serdecznie i pozdrawiam z gry Baldur's Gate 3. W drodze przypomnienia, w poprzednim odcinku zauważyłem, że udało nam się zdobyć rzadki przedmiot, już go wam tutaj pokazuję. Okaz pasożyta łupieżców umysłu, bardzo fajny, bo rzadki i też z czego jestem bardzo dumny, udało się rozwiązać pierwszą zagadkę w Baldur's Gate. Nie była ona jakoś tak wprost napisana, zaryzykowaliśmy się, udało otworzyć bardzo tajemną skrzynię, jeżeli tak można powiedzieć o skrzyni, czy tam rzadką. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jaka to jest zagadka, zapraszam już na wstępie was do oglądania poprzedniego odcinka oraz do zostawienia kciuka w górę pod tym nagraniem dla zasięgów. A my wybieramy się powoli wybijać gobliny, tylko tutaj przed nami stanęła jakaś twierdza, coś w tym rodzaju. Nie chciałbym tego skepścić i od razu na starcie tutaj polec. Może obejdziemy sobie ją dookoła, tylko tutaj podnieśmy. Mam nadzieję, że nikt nas nie zaatakuje na start. Martwe diabelstwo. Się tak rozglądajmy, czy tutaj coś jest. Kościarz. Jest chęs łotrzyka. Kolejny. Dobra, wy tak nie lećcie tutaj na zabicie głowy. Spokojnie się wydaje. ...60 punktów doświadczenia nam wpadło. Jakie łupy, tu jest pełno goblinów. Może tych strażników sobie zaatakujemy? To łotrzykiem, nie? On powinien móc robić atak z zaskoczenia. No, to było do przewidzenia, nie? Słuchajcie, że tak to się skończy. Może dystansowym, żeby on do nas nie podchodził. Ale my mamy oczywiście przewagę, tak? Dobra. Poszło. Fajny ten łotrzyk, tak się zakradnie. Jakbyśmy w ogóle się rozdzielili, może tym łotrzykiem spróbowali, niech on się podleczy raz. A wy poczekajcie tu na mnie. Tu my byśmy byli w stanie, tu jest za dużo ich, nie? A oni nie chcą się jakoś ruszyć tutaj. Są ogromni. Może zgrupujmy jednak. You sniffing where you ain't ought to be, friend. Might have to take that nose. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Ja bym chciał go zastraszyć, słuchajcie, spróbować. Tego nie próbowaliśmy, trochę długo mi zeszło tu zastanawianie. Pięknie. Szczęście do nas wróciło. Fair enough. 100 punktów doświadczenia. Okej, okay, ale czy co, oni teraz będą tu wszyscy przyjaźnie do mnie nastawieni? At the ready. Słuchajcie, tego bym sobie ściągnął, tym młodszykiem.
As the symbol glows, power courses. Ale brzydko kamera się ustawiła. Zastraszanie. No niestety. Chyba będziemy musieli stanąć w szranki. A teraz wszyscy nas nie polubili. Kabon został z tyłu. Dlaczego? Dlaczego ty tak tu zostałeś? Łucznika najpierw. Pat, dobra. Dobra. A oni tylko w pojedynkę tutaj walczą. Dobra, tamten zastraszył. Trochę dziwnie to tutaj nam poszło. Od tyłu też można, bardzo ładnie. Czyli co, teraz łotrzykiem? Nas wszystkich zaatakował, tylko pytanie, czemu ja nie mogę grać innymi w tym momencie? Chybienie. Wielka szkoda. Weźmy sobie, zbierzmy tu pod drogą z niego materiały. Dobra, wszyscy. Wszyscy są zgrupowani? No tak, jesteśmy zgrupowani. To dlaczego my nie szliśmy? Dobra. Co, rozejrzyjmy tutaj lepiej, zdecydowanie. Nikogo na dachu nie ma. W środku też jakoś nie widzę specjalnie. Może poskradajmy się. Gdzie tu ktoś? Aha, tu nas obserwuje. Próbujemy sobie go podejść w jakiś sposób tutaj. Na dachu są. Nie tędy, tędy nie dasz? Teraz, żeby oni nie poszli. Naokoło. O! Szybciej, żebyśmy pierwszy atak wykonali. Wtedy jesteśmy już w domu. Z łuczku. Bardzo ładnie. W zasadzie nie robi różnicy. Zbyt daleko. Czemu mamy jakieś utrudnienie? Dobra. Padł. Tu jeszcze na dachu. Aresztować ich. No pewnie, co jeszcze? Aha, tu do nich nie trafimy. Ciekawe, czy będą chcieli do nas zejść w ogóle. Szkoda czarów tracić. No sprintem mam nadzieję biegnie. Czy ja sobie wyrzuciłem łuk? Nie, tutaj mam strzałę. Utrudnienie, dobra, zaryzykujmy, chybienie. No ale wygadane te gobliny, trzeba przyznać. Dobra, za ósemkę. Czy on padł już? Chyba nie, co? Niekoniecznie. Tu się ustawmy.
jesteśmy w dogodnej sytuacji, nie? Pięknie. Ten też ma utrudnienie i tylko 30% szans na trafienie. Poza zasięgiem. Dobra. Czarodziej pewnie blokuje. Czy stąd by się udało? Nie bardzo. Stąd też za daleko. Są jeszcze zablokowane jakieś drzwi. Kurde, beczka, można było ją wysadzić generalnie. Mam nadzieję, że nikt jej nie wysadzi tutaj, jak stoimy obok niej. To go, jak mówisz, łotrzyku. Zobaczcie, on ma większy zasięg w sumie, nie? Bo z góry. Czy tutaj go dostrzeżesz, czarodzieju? Jak najbardziej. Ścieżka zablokowana jeszcze. Okej, to był mój błąd. Mogliśmy w ogóle sprint sobie użyć. Ja o tym zapominam trochę. Poszło. Dobra, z dachu musimy pozbierać materiały. Czy ja bym chciał na wypadek jakiejś awarii, powiedzmy ataku niespodziewanego, wziąć sobie krótki odpoczynek? Jakiś klucz zdobyliśmy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale tak zróbmy. Co prawda za dużo czarów nie użyłem, ale życie zawsze to mi podleczy. Jakoś się łapię na to najbardziej. Chyba już spokojnie, co? Tu jeszcze ktoś szlachcic jakiś leży. Aha, klucze nie były do tego. Spróbujemy otworzyć wytrychem. Spora premia, bo aż plus 3. Jednak niewystarczająca. Niewystarczająca. Ile my mamy tych wytrychów? Jeszcze raz. Pięknie. Aż nadto. Też założyłem te rękawice mocy. Kurde, ale ciemno tu. Mam nadzieję, że nic tu nas nie zaskoczy. Ale chcemy eksplorować na maksa. Dobra, pochodnie zapaliliśmy sobie. Bardzo fajnie. Zastanawiam się nieraz, jak to widać na YouTube. Te wszystkie materiały takie ciemne. Tak jeszcze wpada światło, nie? Taki półmrok. Okej, okay, opłaciło się. Dostaliśmy z powrotem nasze narzędzia złodziejskie, bo dwa zdobyliśmy. Kolejne. O kurde. Step carefully. There's a trap. Zwinne dłonie, nie udało się.
Test zręczności. Dobra, odpaliła się. My możemy już, widzę tu u góry jakąś skrzynię jeszcze. Tylko zastanówmy się, jak byśmy mogli wskoczyć. Na skrzynię nie wskoczysz? Wydaje mi się, że powinna być taka możliwość. A stąd, tak? Sprawdzimy stąd sobie. No wydaje się, że tutaj powinien móc skoczyć. A Lizel, ty dasz radę może? Ta to ma skok. Otwórz wytrychem. Tylko czy ona ma takie umiejętności? Czy ona da nam radę? Tak, plus 5 to daje nam 16. Pięknie. Stalowy miecz. 1K6 plus 4. Dobra, spadaj na dół. Miecz krótki. Wiecie, zawsze można sprzedać te bajery. Pochodnia do ciemnych miejsc. No kurde! Połącz przedmioty. Dymarka. Dymiarka nie było? Nie powinno być? Nie wiem, jak to się urządzenie nazywa fachowo, ale jeżeli wy wiecie, dajcie znać w komentarzach. Tu widziałem mur do zniszczenia. Dobra, nie, ale tutaj będziemy mogli coś wytwarzać. Bardzo fajnie. Dobra, ale wyjdźmy z tej szopy. Róbmy wszystko po kolei, bo górę zostawiliśmy. Znowu oderwaliśmy się od próby dotarcia do obozu goblinów. Się czają. Naszyjnik. Jakieś damie go wręczymy. Krzesełka nas nie interesują. Ktoś tu śpi. O tajemniczych jeźdźcach. Okej, to jest list jakiś, sobie możemy go przy pomocy pauzy przeczytać na nagraniu. Spróbujmy tego łotrzyka, czy on daje radę tak dobrze. Rapał, że... Nie sposób było go nie usłyszeć tutaj. Tu jest następna skrzynia, łopata, skrzynia drewniana, kasiura. Bajka! No proszę ja was. Co to były za instrukcje? Ale wyblakłe instrukcje, cholera, z tego nic się nie dowiemy. Kurwa, tu jakiś byk. Ja wiecie! What the hell are you doing?
Ale herszt babka, co? Niezłe żyćko ma. Kurde, tylko ja tu nic nie widzę, nie? Wiecie. Czy pomysł w tą skrzynię jest dobrym pomysłem? Czy mamy tu jakąś inną? Ten koleś też ma nieźle życia. Nic mu nie zrobiło. Mam nadzieję, że przeżyjemy to starcie. Obraził się. O cholera. O cholera! Nie wróży nam to dobrze. Jeszcze jeden. Dobra, coś nam zeszło tu. Czy ona może nas trafić? Ona chyba jest oszołomiona teraz. Dobra, ty musisz się koniecznie podleczyć. Fala gromu. Bardzo ładnie to poszło. Wycofajmy się. Dobra, obalenie. Ty zrobisz to w ten sposób, drogi kolego. Bardzo ładnie, o to chodziło dokładnie. Podpaliliśmy ich. Dobry. Jeszcze mu żyćko bierze, zobaczcie. A tacy chojracy byli, chcieli na nas wyskakiwać tu. Cztery. Mamuśka też wstaje, spoko. O kurde, ale ona rzuca kamieniem mocno. Tego powinniśmy sobie załatwić. Miejmy nadzieję, że czwóreczka wejdzie. Pięknie. Możemy się tu wycofać, bo mamy najmniej życia, tak się składa. Ja bym też łuczkiem. Ej, czemu nie mogę celować? Za piątaka. Przypływ sił, niekoniecznie. Wycofajmy się tu, żeby nas nie trafiła z kamienia. Gdybyś mógł na dodatek zamrożenie tu. Poszło. No, ale niewiele brakowało, żeby ktoś zginął tu, ale fajna przygoda tutaj, słuchajcie, co tu się wydarzyło w ogóle, kurde, w tej stodole. Ale zwęglona. Wszystko powybuchało, trzeba było może w te beczki na początku trafić. To może by też ich chwyciło. Dobra, jakaś kolejna książeczka o bóstwach. Czemu ty nie mogłeś tędy przejść? Ktoś przeskoczył to bez problemu. Dobra, zobaczmy tą księgę jeszcze sobie. Tak to wygląda. Tu trzeba całą... Ty mówię, trzeba całą kolekcję zebrać, słuchajcie. Mamy tą trzeci, drugi, pierwszego nam brakuje. Coś nieuważnie eksplorowaliśmy, albo jeszcze to przed nami. Krótkiego odpoczynku już nie mam. Czy ja bym chciał się podleczyć? Tak.
nawet dwie. I Tianka też nasza. Dobra, to nam powinno wystarczyć. Ja tu jeszcze widziałem ekipę z Jeepa. Gdzie ona była? Tutaj widziałem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba, że uciekli po tej całej akcji. To różnie może być. Słabo jesteśmy tu wyposażeni, ale zaryzykujemy chyba to. Kim do góry ja bym się udał? Bo wiecie, jak oni się nam rozdzielą, zaryzykujmy. Może zginiemy, może nie. Zobaczymy, najwyżej cofniemy save'a. Jeszcze widzę, że ja tu już jestem przeciążony. Niekoniecznie bym chciał być przeciążony na walkę. Więc sobie przełożymy tutaj. Rapier. Dla ciebie może od tego sztyletu, albo dwa sztylety możesz włożyć? Jak najbardziej. Pięknie, no teraz to on będzie walczył. Niesamowicie, dobra, coś jeszcze ciężkiego damy tobie, dobra. Zastanówmy się nad planem, może ja bym jednak udał się na ten długi odpoczynek, słuchajcie. Żeby sobie zresetować te czary u czarodzieja. Zobaczymy też, co w obozie słychać. Posępne serce tu zostawiliśmy. Czy ktoś będzie chciał z nami rozmawiać? Tak. Kto tu chce z nami rozmawiać? Marniej. To ten z ruin, pamiętacie? As predicted. I shall be here in thy camp. For whenever thou hast need of my services. A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. To niezwykle potężna magia, jak to możliwe, że przychodzi ci z taką łatwością? Tak. Because it is my calling. There is little else to explain. On wygląda, jakby miał z 200 lat. Zmienić klasę. Niekoniecznie bym chciał zmieniać klasę. Nie na to wybierałem druida, żeby teraz zmieniać go. I w dodatku tak szybko. Wybór automatyczny. Czyżby gra mnie próbowała oszukać i widziałem tu przez chwilę 43? You don't sleep well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong. Or maybe you just get lucky. Vampir. No, no, it's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. Ile czasu minęło, odkąd kogoś zabiłeś? Dni, godziny? I've never killed anyone. Well, not for food. I feed on animals. Bulls. Deer. Kobolds. Whatever I can get. But it's not enough. Not if I have to fight. I feel so weak. If I just had a little blood, I could think clearer. Fight better. Please. A strange sensation courses through you.
and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. Wejdziemy głębiej w jego umysł? Przynajmniej tak, to już na starcie, chyba żeby był, jak to się nazywało, krytyczna porażka, tak? What's this? What's happening? Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. His mind opens up, revealing cracked and quivering memories. At their heart, you see dark eyes commanding you to feed. You open your mouth and bite down, not into a tender neck, but into the twisting body of a rat, the only thing your master lets you eat. Yes. Yes, I ate whatever disgusting vermin my master picked. So you can see why I'm slow to trust you. But I do trust you. And you can trust me. Dobra, zaufajmy mu. Ryzyk fizyk. Do you think you could trust me just a little further? I only need a taste. Nie, nie, no gdzie nie będziesz nam wbijał w szyję kłów? No, no, of course. Silly of me to even ask. I'll go and find something on four legs to eat. Szczura weź sobie, chłopie. You watch him stalk away, slumped, sulking, and ready to kill. Szyja chyba cała, nie? Została, ale tego się nie spodziewałem, że to będzie wampir, słuchajcie. Fajny wątek, dobra, jest. Morning. I hope last night's little unpleasantness hasn't left a bad taste in your... Well... I hope there are no bad feelings. Może się przydać. These are very helpful in a fight. Of course, I can't summon wolves or turn to mist like a true vampire. Being a spawn has its drawbacks. Mm-hmm. Oh, no. I should be cinders in this light. I hadn't seen the sun for 200 years before we crashed here. Someone, or something, wants me alive. They've changed the rules. Standing in the sun, wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities now. As for my other quirks, well... We can figure those out in time. Daj znać, jeśli mogę jakoś pomóc. Tkwimy w tym razem. You're such a sweetheart. I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Although there's still time. A vampire among us? So be it. But should I wake with so much as a drop of blood on my neck, I will end him. Oh, and a quick word of warning, Astarion. I taste absolutely awful. Keep your distance. He's not wrong. We're bound together, no matter what comes. Fine. He stays till he's no longer of use. Besides, my flesh is not so easily tasted. Unless, of course, I have offered it. There now. We're all
friends again. Shall we go? There's a long day ahead of us. Dobrze, gada, już wracajmy tam, zaatakujmy sobie tam te gobliny. Zregenerowaliśmy czary. Fajnie, że tu nie ma ładowań też. Ja bym chciał tak to załatwić. Zobaczcie. Tu bym sobie puścił. Nawet tak, słuchajcie. Zaskoczenie jakieś. Teraz bym sobie tym skoczył na górę. Czy on da radę? Chyba nie za bardzo właśnie. Ale możemy, bo z dołu atakowanie jest o tyle złe, że gorsza celność jest, nie? Tak naprawdę, więc lepiej na górę. To da radę za mną. Dobra. Zrób ogniem. Okej. Masz radę tu wskoczyć? On też nie da. Cholipa, ja nie wiem, czy my się tu nie wpakowaliśmy. Zobaczcie. Dobra, ale czarodziejem tu sobie zrobimy tą plamę. Dobra, powinno się udać. Bardzo dobrze. Wywal się na tym. Tu sobie też z łuku spróbujemy za daleko. Ścieżka zablokowana. Podejdźmy sobie kawałek. 45. Chybienie. Błogosławieństwo. Kurczę, oni się jakoś ustawiają tutaj specjalnie, gobliny. Chybienie. Dobra, teraz plan jest tutaj sobie. Rzucimy czarodziejem tą plamę oleju. Ten tu chyba jakiś szefo. Dobra, on już nie może. Ty zrobisz podpalenie na nich. Pięknie, dokładnie o to chodziło. To niekoniecznie, też dobry jest. Chybienie. Czy dasz radę go zaatakować? Tak, tylko czy tym? Rozprucie może. Za mało punktów. Obaliła się na oleju, on mógł się odsunąć. Dobra. Też rozprucie na tego. Chybienie, niestety, ale drugi atak może wejdzie chociaż. Wytrącenie z równowagi. Który teraz z was atakuje? Też nie wiem, czemu czasami w trakcie walki. A co tu się kutwa rusza za punkt? Też nie moja tura. Ej, gobliny, nad czym wy... O cholera, co oni tam się pojawili? Teleportacja? Spadł! Ten jeszcze żyje, zapomniałem o nim. No jest ciężko, powiem wam. Nie tak miało to wyglądać. Ale spróbujmy tak. Ten tu nie padł jeszcze. No.
co, panowie już uciekli? Hej. Nie wiem, czemu tak się stało. Ja jestem znowu przeciążony. To jest najgorsze, nie? Co chwilę przeciążenie. Ja poza nagraniem oczywiście posprzedaję gadżety, poprzypisuję to, co trzeba. Rytualny kostur. Tarczę będę przytrzymał dla posępnego serca, nie? Dobra, ale tędy to się podpalimy. Interfering, gutsack! Kill him! Co? Co on tu do nas gadał? Ja bym chciał z nim porozmawiać. Rzuć ograb. Ograbiliśmy go już. O kurde, tu ktoś wisi na tym. Ale ciekawostka. Niech wampirek się z owcy napije. Pierw na górę, może z góry da się otworzyć, zatrzymać ten młyn, tak? Wiatrak. Fajne zapasy mieliście tu, gobliny. Znowu przeciążenie. Kurczę, ja wiem, że co chwilę wam mówię o tym. Ale znowu niestety wdarło się nam przeciążenie. Widzieliście, jak on wystrzelił stąd? Jak z procy wystrzelił tutaj, drodzy mili. Ja myślę, że to jest dobre miejsce na zakończenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. W szczególności na tym obyczaju w szopie. Zabawne to było, ale herszt babka tam była. Trzeba przyznać. Oczywiście ja was zachęcam do wsparcia kanału też w postaci subskrypcji i kciuków w górę. To nic nie kosztuje, a mocno wpływa na zasięgi. Dzięki jeszcze raz, cześć, do zobaczenia.